Ja to opowiem. Nie, ja to opowiem. To ja to opowiem. Nie, ty nie byłaś na tym meczu, ja to nie opowiem. Ty nie byłaś na tym meczu. Nie, to, nie, nie, ja to opowiem. Nie, to ja to opowiem. Dobra, no to opowiem. To było tak, byliśmy na tym meczu i nasz bramkarz, a grupa został specjalnie sfaulowany przez przeciwną drużynę. Jak ja nie nienawidzę tej drużyny Indych Pol Olsztyn. Ty się go nienawidzą, ona jest taka okropna, taka, ona tego potrafi tego tak faulować i... To na pewno było wszystko ustawione. Jak ja nienawidzę Agropolu Nidzica. Po prostu szał mnie doprowadza, jak ich widzę. Uczy, no, nasz najlepszy piłkarz, jak... Przecież on nie mógł tego zrobić, nie mógł tego tamtego sfaulować. Właśnie o to chodzi, że nie mógł. A jeżeli... No mówię, że nie mógł. No, a jeżeli wyjdzie na... A jeżeli wszystko potwierdzi się, że on to zrobił, kurczę, zapłacono ja, za to. Ja tego tak nie zostawię. No ja też nie będę walczyć o... Naszych. Ja tak nie zostawię. Jak tego. Coś, to idziemy. Tak. Czy to prawda, że ten faul był ustawiony? Tak. A ile dostaliście? 4000 euro. Złoto. Zrobiliśmy f***. Nie. Ile dostałeś? 4000 euro. Co zrobiłeś z tym pieniędzmi? Dałem 2 tomy. Złotych? Tak. A gdzie reszta? Wziąłem. Co z nimi zrobiłeś? Już ich nie ma. Tak, Pytam na rehabilitację dla każdej drużyny, czy ci my, czy nam pomożecie? Chciałbym bardzo podziękować kibicom dwóch wrogich drużyn za zebranie 70 tysięcy złotych na moją rehabilitację. W listopadzie wracam.